Wybory parlamentarne 2019. Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Gościem najlepszej pory dnia w Radio Olsztyn jest Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, witam serdecznie Państwa. Panie ministrze, w jednym z wywiadów powiedział pan, skala oporu środowiska sędziowskiego wobec reformy samego sądownictwa przeszła najśmielsze oczekiwania. Pana zdaniem warto było zrobić tę reformę, reforma, o której Pan mówi, że nie doszła do końca jeszcze, że jesteśmy w połowie drogi, tak Pan twierdzi. Jednocześnie państwo polskie weszło w spór z samym środowiskiem sędziowskim i bardzo mocno z instytucjami unijnymi. Zacznijmy od tego, dlaczego pojawiła się ta reforma. No dlatego, że przez ostatnie 30 lat, kiedy obserwujemy polskie sądy i oceny polskich sądów opinii publicznej, badaniach opinii publicznej, to one są coraz gorsze, prawda? Coraz dłużej trwają postępowania coraz więcej skarg na sędziów, na brak kultury na salach sądowych, coraz mniej wiary w bezstronny i sprawiedliwy wyrok. I to musiało spowodować, że ktoś weźmie się za reformę czegoś, co źle działa. To, że przez osiem ostatnich lat nie zrobiła tego koalicja po -PSL, no to szkoda, bo mieli na to mnóstwo czasu, dwie kadencje, nic w tej sprawie nie zrobili. My zobowiązaliśmy się, że zrobimy i podjęliśmy reformę. Dlaczego taką? No bo były dwie drogi. Jedna to jest utrzymanie modelu korporacyjnego polskiego sądownictwa, czyli że samo środowisko o wszystkim decyduje. Wbrew takiemu wyobrażeniu Polaków, to nie jest tak, że to minister sprawiedliwości kiedykolwiek decydował, jak to sądownictwo ma działać. Kluczową rolę odgrywało samo środowisko i organ, który nazywał się Krajową Radą Sądownictwa, wybierany przez samych sędziów. I y, oni decydowali, kto będzie sędzią, kto będzie awansował w sądach, kto będzie nagradzany, kto będzie ewentualnie karany. Nawet w ten sposób określa się niezawisłość, no, jak nie, jeden to, z elementów podstawy państwa prawa. To nie jest tak. Niezawisłość określa się w ten sposób, że ktoś, kto zostaje sędzią, jest, y, ma gwarancję zatrudnienia, ma gwarancję nieusuwalności, ma gwarancję, że nie może być wobec niego postępowanie karne, bo ma immunitety, ma szereg tego rodzaju gwarancji. A ten... nie narusza tego? Natomiast, natomiast nie, nie, niezawisłość nie oznacza, że że jest się poza państwem, a oni byli poza państwem, poza mechanizmami demokratycznego państwa, to znaczy państwo demokratyczne, to znaczy, demos lud poprzez wybory ma wpływ, na przykład na wszystkie władze, a, był, a ten naród, obywatele byli pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na to, jak funkcjonuje sądownictwo, bo to sami sędziowie byli tym narodem, który sam siebie wybierał i o wszystkim decydował, poza mechanizmami kontroli. My postanowiliśmy to zmienić, ale wprowadzając te zmiany, również wprowadziliśmy izbę dyscyplinarną po to, aby pojawiła się wreszcie izba składająca się z ludzi gotowych do wyciągania konsekwencji swoich kolegów, którzy po pijaku robią, powodują wypadki, potrącają ludzi i nie ponoszą odpowiedzialności za to, którzy powodują, łamią zasady prędkości i normalny obywatel płaci mandat, a oni chowają się za immunitet, którzy wyciągną konsekwencje wobec tych, którzy kradną w hipermarketach. Na przykład w Szczecinie sędzia ukradł wiertarkę i już czasów przyszły rok temu, sąd najwyższy stwierdził, że to nic się nie stało i nie chce dalej sądzić. I to był sąd, sędzia w sądzie karnym, do którego mógł trafić na wokandę inny złodziej z tego samego Supermarketu, którego sprawy miałby sądzić. Ale Czy ja mam się wrażenie, godzi? że po pana stronie, jak pan mówi, słusznej, stanęło mało sędziów, że większość sędziów jednak zostało przy tym układzie korporacyjnym, uznając, że jednak ich sposób myślenia o państwie jest słuszny i powinien być kontynuowany. Ale ja nie jestem ministrem sprawiedliwości, który został wybrany przez sędziów, tylko przez Polaków, wśród których jakiś niewielki ułamek stanowią sędziowie, ale oczywiście staram się liczyć z tym sądownictwem, proponując im współpracę w ramach reformy, która odbiera część przywilejów tym, Którzy rządzili w każdym razie, w środowisku. I tam był też proces zastraszania pozostałej części sędziów, którzy byli bierni, którzy bali się tych elit, które rządziły przez całe lata i trzęsły tym sądownictwem, którym ja odebrałem kierownicę i nie pozwoliłem mi dalej podejmować decyzji. Oni sami decydowali, kto będzie sędzią. czy tam były już przewidziane pewnie dzieci, które mają zostać sędziami, ciocie, które decydowały, kto tam ma awansować. To wszystko zostało im odebrane i stracili wpływy, które posiadali. To wywołało frustrację, złość i ataki ze strony tych ludzi na nas. A w którym momencie jest w tej chwili reforma, panie ministrze? To jest półdrogi. Reforma, reforma, reforma stanęła z całą pewnością w półdrogi. Na skutek działań, zwłaszcza Komisji Europejskiej, pan Timmermans, został poproszony przez premiera Morawieckiego, aby wstrzymać działania reformujące, bo trzeba było się dogadać z Unią Europejską, ale... No, Unia Europejska nie, nie przestrzega tego dogadania. To, się, prawda. Bo nie wstrzymała to prawda. Unia Europejska się nie wywiązała. Można powiedzieć, wprowadziła w błąd. Tutaj, no, nie zachowała się, jak dżentelmen się zachowuje w czasie tego rodzaju ustaleń. I my z tego też musimy wyciągnąć wnioski. Proszę popatrzeć, że są już pierwsze efekty pozytywne tych reform, które w się jeśli, wprowadzam. Jeśli popatrzymy czas trwania średniej sprawy karnej w sądzie okręgowym za czasu Platformy, to on był przeszło 10 miesięcy, w tej chwili już jest mniej niż 8 miesięcy. O tym się nie mówi w mediach, a to są efekty, mimo strajku włoskiego, który podejmuje część sędziów, i przedciągania spraw. Mimo, że nie wyrażają zgody na opiniowanie nowych sędziów, jest 700 wolnych etatów sędziowskich przez to. Mamy problem z obsadzeniem nowych stanowisk sędziowskich, a mimo to nastąpiło przyspieszenie na skutek lepszej organizacji pracy sądu. To samo, jeżeli chodzi o sprawy pracy, ubezpieczeń społecznych, widać już przyspieszenie w wielu sprawach. Też, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze i cywilne, wbrew temu, co opowiada Platforma, jeśli porównamy rok. 2013-2014, do 2014, kiedy oni rządzili, to wydłużenie czasu trwania spraw cywilnych i gospodarczych było około 6 miesięcy. A teraz skróciliśmy to tylko do miesiąca. Więc naprawdę są już bardzo wyraźne sygnały wskazujące na poprawę, mimo tego oporu, mimo tej wojny, która wypowiedziała nam elity środowiska sędziowskiego, totalna opozycja i Komisja Europejska. I tak już są pierwsze sygnały. To dużo za mało. My chcemy dużo więcej. My mamy dużo bardziej ambitne plany, by sądownictwo działało dynamicznie, szybko i by była dużo wyższa kultura na sali rozpraw, by ludzie byli szanowani, którzy przychodzą do sądu. I czuli się szanowani, byli przekonani, że wyrok będzie bezstronny. Temu zresztą służył też system do losowania sędziów, to nie będzie po uważaniu wyznaczany sędzia, jak to było w sprawie sędziego Milewskiego. Pamięta pan rozmowę pana prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, tak, który sądził, że rozmawiał z asystentem Dalda Tuska i ustawiał sędziów, którzy mają rozstrzygnąć to jak należy. tak? To się skończyło dzięki temu, że to już komputer decyduje, kto będzie prowadził do sprawę, a nie pan prezes. To też nasza zasługa. Więc wiele rzeczy mamy do zrobienia i zrobimy. Tak jak osiągnęliśmy sukces na przykład w obszarze walki z przestępczością, no największą przestępczością, mafiami, watowskimi, paliwowymi, przecież rozbiliśmy tą przestępczość. A czy ta instytucja konfiskaty rozszerzonej pomaga? W tych działaniach? Bardzo, bardzo. Bo liczby mówią same za siebie. Kiedy po raz ostatni prokuratorem generalnym był przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, oni w ciągu całego roku zabezpieczyli kwotę 160 milionów złotych. A w tym roku do sierpnia zabezpieczyliśmy, zabraliśmy przestępczą kwotę 3 miliardów 300 milionów złotych. To jest 20 razy więcej. 2000% więcej niż oni. Coś takiego się zmieniło w tym czasie. Zmieniło się nasze podejście oczywiście do walki z przestępczością oraz instrumenty prawne, które myśmy przegłosowali w 2017 roku w Polskim Parlamencie. Tak samo rozbiliśmy mafię VAT-owską. Dlaczego? Dlatego, że kara za mafię watowską teraz nie jest 5 lat jak za platformę, tylko 25 lat. I stworzyliśmy przepisy prawne, które pozwalają precyzyjnie uderzać samo serce działania mafii watowskiej. Oni mogli też to zrobić, oni byli świadomi tych zagrożeń. Oni przecież rozmowy nagrane potajemnie w tej słynnej kawiarni Sowa. Przyjaciele, prawda? Pan minister graś prawa rękę Donalda Letuską, On tam mówił, że oni wiedzą, że ogromne pieniądze są wyprowadzane przez przestępców mafii VAT-owskich, że teraz bardziej opłaca się VAT kraść niż wykradać z państwa, niż handlować narkotykami. I co zrobili wiedząc? Nic nie zrobili, dopiero myśmy podjęli działania skuteczne. I w efekcie możemy realizować program 500, bo pieniądze zamiast do gangsterów, do mafii, też czasami mafii zagranicznej, trafiają do polskich dzieci, polskich rodzin. Panie I to ministrze... samo z odebranych pieniędzy tych z konfiskaty rozszerzonej. Niedawno przejęliśmy od mafii kokainowej miliard 400 milionów złotych, i my te pieniądze możemy przeznaczyć na program na 300, dla 4,5 i pół milionów polskich dzieci. Ten program kosztował w tym roku cztery. Przepraszam, miliard czterysta milionów złotych, dokładnie tyle, ile zebraliśmy mafii kokainowej i zabezpieczyliśmy w polskim budżecie na przyszłe wydatki, ważne dla państwa. Panie ministrze, co pan powiedział ministrowi Piebiakowi po tym, jak wyszła sprawa EMI, sprawa specjalnej kasty hejtu internetowego, o czym pan z nim rozmawiał? Powiedziałem, że po pierwsze oczekuję, żeby podał się do dymisji natychmiast. Jest to konieczne dla wyjaśnienia sprawy. Po drugie, że podejmę działania, które mają na celu. Odwołam wszystkie osoby, które w tą sprawę, w jakikolwiek są zaangażowane i będę dążył do wyjaśnienia sprawy na drodze dyscyplinarnej karnej. I tyle. To, to było bardzo słabe. To trzeba powiedzieć, że dużo pan stracił punktów po, po tych zachowaniach ministra Nie Wie pan, no ja za czas prywatny nawet ludzi, z którymi współpracuję, sędziów, którzy zdecydowali się ze mną współpracować, bo ja pana ministra Piebiaka jako sędziego poznałem już po wygranych przez nas wyborach. On był wiceprezesem Justycji, kolegą pana Markiewicza i tych reszty sędziów z justicji, którzy, podaje pana do którzy nas teraz oskarżają, bo to byli jakieś koledzy, którzy grali razem w piłkę na boisku w czasie prywatnym i... Dosłownie pili wódkę, bo nie, nie, również i, no nie, nie jest to za, zakazany trunek, e, więc jak są bliskimi kolegami, a teraz się pokłócili, kopiąc się po kąskach i to się wtedy odbiło się też na mnie. Ale pamiętajmy o źródle jednak tego konfliktu. To pan Piebiek, zaprzeczają pewnym twierdzeniom, które pojawiały się tam w mediach na temat ich rozmów z tą, tą słynną pani Emi, ale... Pamiętajmy, że to środowisko pana Markiewicza jako pierwsze wytoczyło działa i w sposób niewybredny, często no, mając charakter gruźb karalnych, banowało i hejtowało sędziów, którzy współpracowali z demokratycznie wybraną władzą, i które władze reformowały sądownictwo, a oni nam pomagali. I oni byli przez nich nieustannie wyzywani, obrażani, zarzucono im korupcję, sprzedajność, że się sprzedali za srebrniki, że nie mają kręgosłupu moralnych, że nie są już sędziami, etc. I w pewnym momencie nie Niektórzy z tych ludzi nie wytrzymali, zaczęli odpowiadać pięknym za nadobne. Źle się stało, ja tego nie akceptuję. Natomiast musimy pamiętać, kto rozpoczął tą wojnę wewnątrz środowiska sędziowskiego i to wpada na takich ludzi jak pan Markiewicz, odpowiedzialny za to, co tam się stało i za to upolitycznienie up, można powiedzieć, sędziów i wypowiedzi, które są czasem bardziej polityczne niż krwistych polityków. Cieszy pana dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Frankowiczu, bo do tej pory Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej raczej stawał po przeciwnej stronie niż on W tej sprawie rząd był stroną i rząd zajął stanowisko. To stanowisko przygotowałem ja jako Minister Sprawiedliwości i to było stanowisko pomyśli polskich frankowiczów. Uznaliśmy, że w sporze polskich obywateli z wielkimi bankami i korporacjami musimy stanąć jako rząd po stronie polskich obywateli, bo oni byli na straconej pozycji wtedy, kiedy mierzyli się z wielką instytucją finansową, która znała i miała świadomość z racji profesjonalnej kompetencji różnych zagrożeń związanych z kredytami frankowymi, ale nie przekazywała pełnej informacji na temat osobą które zaciągały kredyty frankowe i co więcej wprowadzały jeszcze zakazane klauzule do tych umów. I dlatego to orzeczenie, można powiedzieć, jest kopią naszego stanowiska polskiego rządu w tej sprawie. Myślę, że gdyby polski rząd stanął po stronie banków i korporacji, które bardzo tego się domagały od nas, kto wie, jakie byłoby to rozstrzygnięcie. My jednak wybraliśmy stronę polskich obywateli. A czy to w jakiś sensie jest rozwiązanie sprawy frankowiczów, o której mówiliście w kampanii wyborczej przed wyborami cztery lata temu? To jest droga ku temu rozwiązaniu, tak. To jest jasne opowiedzenie się nasze, pomogliśmy zająć stanowisko przeciwne i stanąć po stronie banku. Niektórzy nas do tego namawiali bardzo usilnie. I to jest otwarcie szeroko drogi dla wszystkich tych, którzy mają kredyt frankowy do rozwiązania ich problemów, narastających problemów finansowych. Więc w tym sensie jest to droga prowadząca do tego rozwiązania, bardzo dobrego rozwiązania dla frankowiczów. Panie ministrze, tak w tym natłoku informacji tego, że jest pan ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, zapomina się jednym, że jest pan prezesem także partii politycznej, czyli Solidarnej Polski. Przyjechał pan na Warmię i Mazura, aby wesprzeć kandydata Solidarnej Polski w wyborach do Sejmu na Warmii i Mazurach, pana Roberta Nowackiego. Tak, pan Robert Nowacki startuje z ósmego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości. To jest człowiek, którego znam już od lat. Bardzo uczciwy, rzetelny, wiarygodny. Jest rolnikiem, prowadzi wielkie gospodarstwo rolne. Z sukcesami zna, jak nikt, problemy polskiego rolnictwa i kiedy są debaty na temat, zawsze się do niego dwuje, by usłyszeć jego opinię. A poza tym jest patriotą tych ziem. Jestem przekonany, że będzie znakomity Reprezentantem mieszkańców Holsztyna i wszystkich oczywiście miejscowości całego okręgu, który przyjdzie mu reprezentować. Dlatego gorąco wszystkich Państwu namawiam do oddania głosu na Pana Roberta Nowackiego, miejsce numer 8. Bardzo dziękuję. Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, był gościem Dziękuję serdecznie pozdrawiam Państwa. Do widzenia. Wybory parlamentarne 2019.